No i cześć wszystkim. Generalnie to nie jest część odcinku Cento. To jest właściciel tej części. Misiek, cześć. To jest Michał, generalnie mój sąsiad. Słuchajcie, przyniósł, mówi, ty weź coś tam, kurczę, sprawdź, dlaczego to nie ma mocy. Także będziemy demontować elementy silnika po to, żeby zweryfikować jego stan i ewentualnie podejmować dalsze decyzje. A Misiek, powiedz coś, od czego ten silnik jest? To jest silnik od żaglówki, pływa... Co? No jest jako dodatkowy napęd, tak? Do żaglówki, czyli zamiast żagli czasami w porcie trzeba dopłynąć do pomostu, wtedy za pomocą silnika. Aha. Czyli taki wspomagający silnik. Tak jest. Silnik kupiliśmy razem z żaglówką, nie wiemy jaki jest wcześniejszy stan, pływał z nami rok i coś odmówił jesienią już posłuszeństwa, więc zima była na to, żeby dokonać przeglądu. A, no to jest środek zimy, bo tu już jest połowa marca. Tak więc szybką weryfikację zrobimy, tak zwaną rewizję silnika i podejmiemy decyzję, co dalej z nim będzie. A jak się pływało z tym silnikiem? Zobaczcie już teraz. Tam cztery na raz uszyły. Wielkie ptaki, nie? Zesłabnie? Winda zesłabnie. Coś powiem ci, że nasza zesłabnie. Uważaj na te kąty. A to był mój ośrodek, słuchajcie. Tutaj pracowałem. Na tym ośrodku. Ten wyczuła. Cumujemy na grilla. No jest, patrz jak już ją wyczaiła, patrz. Dobra. Patrz Piotruś. Na psa. Zdążyłeś? Potem
No po kilku chwilach udało się nam wyciągnąć silnik. Tutaj mamy silnik. Zaraz sprawdzimy po prostu, jak wygląda jego gładź cylindra i na tej podstawie stwierdzimy, czy warto to robić, czy też nie. Trzeba było użyć takiego sprzętu, żeby to wytargać. I się nie bać. I się nie bać. No ty byłeś zbyt delikatny, a ja za... Ja byłem zbyt delikatny, bo to nie mój silnik. No to Michała silnik, dlatego się śmieje ze mnie. Ale w gruncie rzeczy... No trzeba było, kurczę, po prostu użyć dźwigni i siła razy ramię. Co tutaj dużo? Patrzę, wygląda na przytarty. Tak więc... Co, pozostaje nam tylko rozpołowić go, żeby zweryfikować go w całości. Ewentualnie sprawdzimy, jak wygląda cylindr. No, ściągnęliśmy gaźnik. Mamy tutaj zawór taki membranowy, jednostronnego działania. Rozkręcimy teraz te śruby, które pozwolą nam na rozpołowienie silnika. No i wtedy wyciągniemy wał korbowy razem z tłokiem. Będziemy wtedy wiedzieć, co tak na dobrą sprawę go boli, ponieważ będzie od razu widać cylinder, jak i tłok. To lecimy. Bo tutaj jest jeszcze to skręcone. Żeby było bardziej dramatycznie. No ma. Czy mamy taki ściągacz? Chyba mamy. Dobry żart. Dużo za dużo. Tym nie zadziałamy. Nie. Słuchajcie, no, tak jak widzieliście przed chwilką, problem był z seryjnym ściągaczem. Zdemontowaliśmy jego szczęki. Michał odpowiedział bardzo ciekawy pomysł, żeby... Znaczy tutaj było wiadomo, że będziemy wkręcać na pewno śruby, tak? I Michał podpowiedział bardzo ciekawy pomysł, żeby dospawać czpienie do śrub. Dzięki temu mamy możliwość zahaczenia tymi blachami. Co za tym idzie, jest szansa, że to zadziała. Próbujemy. Mamy to. Znowu bez młota to nie robota była. No nie nagraliśmy tego, no i to nie będziemy powtarzać. Ale w gruncie rzeczy trzeba było jeszcze palnąć dobrze, no i zlazła. Ten silnik pcha 8-metrową łódź. Nieduży, co nie? To waży z 2 tony. Z 2 tony waży ta łódka. Ten silnik to pcha. Kręcimy go na pół. Zaworek ssący, tak wygląda. Nawet w dobrym stanie, powiem. Jak nie chcę wam przewód zejść, to nie ciągnijcie na siłę.
tylko trzeba wziąć po prostu, złapać go na tym i obrócić. O. I teraz zejdzie. Rozpoławiamy. Młotek. To jest mały. Narzędzie podstawowe. Zwróćcie uwagę, że jest z elastomerem. Także nie uderzam metalem o metal, tylko otworzywem sztucznym. W katalogu części pokazywali, że są kołki. No i faktycznie są kołki ustalające. Jedna część. I chwila prawdy. Wyciągamy tłok. Po cośmy to wszystko robili? Wszystko jasne. Szrot. Bo tutaj dobrze tego nie widać. Misiek, szykuj kasę. Podsumowanie odcinka. Podsumowanie odcinka. Misiek, szykuj kasę. Wcale, że tak powiem, nie satysfakcjonuje współwłaściciela łodzi. To kawałek cyny. Zaraz wyczyścimy i pokażemy, czego nie powinno być w cylindrze. Ja to już widzę, ale to trzeba wyczyścić, to pokażę. Niestety wygląda to, jak wygląda. Zatarty tłok nie będzie trzymał ścienia. Dwa, nie będzie trzymał filmu olejowego. Cylinder. Raz, do słońca. Do słońca. O, widzimy po wymyciu takim wstępnym, widzimy bardzo głębokie rysy, co powoduje, że nie będzie w pierwszej fazie sprężania, ten tłok nie będzie chciał sprężać tego. Ładunek będzie po prostu przechodził z powrotem do skrzyni korbowej. Czyli tak na dobrą sprawę ten silnik nie będzie w stanie uzyskać mocy, bo nie będzie miał wystarczającej ilości paliwa w górnej części, tak, podczas sprężenia, czyli w samej komorze spalania. Rozejrzymy się za korpusem, zobaczymy, jaka będzie cena. Znamy cenę tłoka. Ile on kosztował? 23 dolce, tak? Tak, 23 dolce. 23 dolce kosztował tłok, ale na korpus to się, korpusu się nie spodziewaliśmy. Nie, myślę, że to... No właśnie, no i to tak jest takie właśnie. Zostaną no. Takie ładnie posegregowane części po tym silniku. Słuchajcie, trzeba ogarnąć, bo bajzel się trochę zrobił, ale trzeba ogarnąć to, no i co? Jakby ktoś chciał, to mamy tanio, w dobrych pieniądzach do oddania części do silnika. Yamaha. Misiek mówi, że trzeba stypę dla silnika zrobić. Znaczy nie dla silnika, z powodu silnika. Ale w gruncie rzeczy zwróćcie uwagę, że wał jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj nie ma luzu, nie ma luzu na korbowodzie. Nawet na swożniu też się kupy to trzyma, tylko tyle, że się przyda. No. Misiek, wszystko ma swój koniec. No niestety. Przykre, przykre. Co zrobić? Trzeba myśleć o nowym napędzie do łódki, także jest zadanie. Słuchajcie, no. jest zadanie. Trzeba zwracać na pewne rzeczy uwagę z silnikami do łodzi, żeby takich numerów nie było. Cześć. Ci kurczę, no niby...
niby już zakończyliśmy ten odcinek, ale jeszcze stwierdziliśmy, że musimy się podzielić dobrą nowiną. Znaleźliśmy cylinder razem ze skrzynią korbową w dobrych pieniądzach. Po przecenie za $469.95. Słuchajcie, po prostu okazja. 30 dolców taniej. Dobra, teraz kończymy. Cześć. Nie no, słuchajcie, jeszcze lepszą znaleźliśmy okazję. Naprawdę. Czy to pytaj cenę? Tak, to w funtach. 1500 funtów, po prostu jak za darmo. Słuchajcie, chyba trzeba będzie pagajować po prostu. Słuchajcie, szczerze mówiąc, nie wiem za co, bo w tych pieniądzach kupuje się naprawdę bardzo dobre samochody. Na przykład można kupić Cinquecento. Słuchajcie, szukam kogoś do załogi do pagajowania. Jakby... Tak, to Michał szuka do pagajowania, kurczę, do załogi. Bardzo fajny facet, naprawdę. Przystępne warunki lokalowe na Łodzi. No co tutaj dużo jeszcze mówić? No? Nie chwal. A kiedyś też pokażemy łódkę, co nie? Pewnie, że tak. Pokażemy. Dobra, teraz już kończymy.